Dzisiaj, moi drodzy, dzień jedzenia resztek, więc wjechał pudding jaglany, który miał być na deser wioli z resztką jakiegoś owocka, salsy, twarożku, masła, orzechów, czyli tak jak lubię, w sumie najbardziej. Wracam właśnie ze spacerku, słuchajcie, zapomniałam się nagrać, ale zobaczcie, o tutaj, pozdrawiam. Chciałam wam coś pokazać, ale najpierw może jeszcze widok, było dzisiaj brzydko od rana, a teraz jest przepięknie i słonecznie. Wiem, że jest słonecznie, sorry, przerwało mi, bo mama dzwoniła, ale chciałam wam pokazać, że znalazłam po drodze mini awokadko na ziemi. Nie wiem, czy ono się nadaje do jedzenia, ale jest super urocze. Słuchajcie, podążam z obiadem, czyli resztki. Jeżeli widzieliście poprzednie filmy, to wiecie, co tutaj się znajduje. Mamy bakłażana zapiekanego z fetką z tofu, cudowną lasagne, no i sałatkę domową naszą. House salad oczywiście z dressingiem pani Violi. Pyszne, no pyszne. I z widokiem. A na deser brownie z wczoraj, czyli resztka, odcinek trzeci. Kochani, jest 17, dzisiaj jest kolejny przepiękny dzień. Właśnie wracam ze spaceru po okolicy, gadałam z moją Kają przez dobrą godzinę. Jest spokojne morze, jest po prostu tak cieplutko. Kolejny dzień był dzisiaj opalania i wiem, że miało być podsumowanie ugotowanych, ale nie mamy pełnego składu w domu. Także musicie jeszcze chwilę poczekać. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić jeszcze dzisiaj. W każdym razie, no ta okolica i te widoki to jest coś pięknego. To jest naprawdę okoliczność przyrody, w której mogłabym mieszkać. To znowu piesek, który mnie ostatnio przestraszył. No zobaczcie, no po prostu, no jest LA, no jest najpiękniej. Widzicie to? Widzicie to? Te pieski. Powiem wam, że nie sądziłam, że coś takiego przeżyję, ale po raz pierwszy w życiu jestem w okolicy, gdzie mogłabym powiedzieć, że kupiłabym tu dom. Niekoniecznie na stałe, ale miejsce, do którego mogłabym wracać, które tak mi odpowiada swoją aurą. Takie LA, tylko w wersji tańszej, bezpieczniejszej, bliższej, bardziej przytulnej. No zobaczcie. Tak wygląda dojście do mieszkania, do domku. No raj. Słuchajcie, kolacja to jest resztka najpyszniejszego gulaszu sprzed dwóch dni z troszkę starym ziemniakiem, kuskusem i chleb posmarowałam. Słuchajcie, to były falafele, których finalnie nie usmażyłam, więc można to uznać za taki improwizowany hummus, trochę warzywek i no, najpyszniej. Miau, miau. Ale że trzeba mu pomóc jakoś? To by nie wiadomo, gdzie on mieszka. Gdzie ty mieszkasz? No, to jest dużo takich kotów chodzących. Mruczki! On chyba lubi. Ktoś musi być operatorem, żeby ktoś operatorem być nie musiał. Bierzemy go na chatę. No zobacz! Jaki słodki. Bierzemy go do domu? Tak. Jesteś mały. Yoga! Jest nasz. Cześć? Ale Jezus, jaki poszeczek! Ale zaczek, on mruczy. Matko! Chodź. Co sobie głowę wejdzie? Trochę taka jestem do kotów. No ale zobacz to! Widzisz? Mruczy. Jestem nieufna do kotów, wolę pieski. Ale patrz. Ale koty też lubię. No nie wiem. Ty, a ja chyba umiem w koty, skoro on tak ten... Może on cię wybrał? Ej, no właśnie, dlaczego on się łaci? Może on nie ma mamy na przykład i... Co on z tą jogą, stary, a lewa noga? Dobra, też dobra. Co się skłucie? Bawi? Jesteś fajny. Się trochę boję, że on mnie drapnie, ale jest taki cute. Malusku. O, Jezus, o lewa poszła? Dobrze, dobrze. Matko, jaki słodziony. Bierzemy cię ten vlog właśnie został ratowany. Jeżeli zastanawiacie się, jak nazywać ten vlog, to jest kot na murku. Kot na murku. Jak ekscytujący jest wasz dzień, bo nasz tak. Wygrałeś dzisiaj. Myślę, że on... Będziesz na YouTubie. Chcesz na dół? No właśnie, ciężko powiedzieć, co on chce. Chcesz? Jesus, Marian. Ej, ale no gdzie... Nie. Nie. Dobrze, już. Więc zrobiłyśmy kotkowi i jest bezpieczny. O, no dobrze, masz paluszka, masz. Już koniec. O nie, nie koniec. Nie koniec. Koniec psot. Jeszcze by chciał kicuś. Nie. O, o matko, jak ja to w ogóle. Ej, ale ty jesteś szalony.
On jest jakiś spragniony czułości. Nie wiem, naprawdę. Jakie? Zostawię linka w opisie. Dobra. Koniec zabawy. Jak ktoś, to wiesz, gdzie mnie szukać. Wracamy tutaj niedługo. Ja wiem, że teraz wieczorem co dzisiaj będzie wchodzić. A więc tak się ubiera drzewa w świecie bez choiny. Co nie? Hola, chiquita. Wow. Ej, zobaczcie, co to za fajne miejsce. To jest jakaś niezła... Ja sobie... Gdzie my jesteśmy w ogóle? Ja tutaj czuję ten vibe. Czujecie się na troszeczkę? Chciałam powiedzieć, że wróciłyśmy do La Orotawy, bo nie pokazałam wam wtedy szopki. Bo to najpiękniejsze miasteczko na Teneryfie, prawda? Prawda? Tak, zdecydowanie, oprócz naszej wioski. Sousa. No tam Los Angeles, wiesz, to się nazywa, to nie jest przypadek. Proszę się, pokażemy wam szopkę, bo wcześniej La Orotawa była zamknięta. To tyle. Zakończę. Gdzie to? Zamykają o 9:00, a wiecie, która jest? Tadam! Nie jest nam dane. Nie jest nam dane. O, chociaż tyle. Uwiecznie, no ładnie. Tak. Tak postarali się. Znalazłyśmy takie przejście tyłem i podglądamy szopkę właśnie od kulis. Ja wiem, że miało być dzisiaj podsumowanie ugotowanych, ale słuchajcie, nam się ekipa rozjechała. I zaraz będę miała do was prośbę w komentarzach. Mam nadzieję, że fajnie to wyjdzie. A po film z ugotowanych to wbijajcie do Justyny w sobotę. No, tutaj mamy szopencję. Kolejne ozdoby i resztę szopencji. Szopencja to będzie szopenem. Słuchajcie, już jest późno i zapomniałam wam się nagrać, bo tutaj się dużo dzieje. Mamy teraz 6 osób w mieszkaniu, w domu. W każdym razie chciałam wam powiedzieć, że mam do was prośbę. Chciałabym, żebyście napisali w komentarzu, który dzień jedzenia był waszym zdaniem najfajniejszy, który byście chętnie zjedli i kto dla was wygrał ugotowanych. To jest pierwsza rzecz. A jeżeli nie możecie zdecydować, to możecie wybrać śniadanie, obiad i kolację, jakie byście ułożyli w jeden jadłospis i najchętniej zjedli. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Także czy to była ja, Kamila, Viola czy Justyna i jakie byście zrobili śniadanie, obiad i kolację z tych posiłków, jeżeli oglądaliście oczywiście, więc to jest moja prośba. A druga, trzecia w zasadzie rzecz jest taka, że u Justyny w sobotę będzie cała relacja z ugotowanych, także mam nadzieję, że wam się spodoba i tam polecicie, także do zobaczenia jutro, bujeczki.